Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z taliami po dodatku. Tym razem zajmiemy się Hyper Ciri Grimem, czyli deckiem pod... znaczy deckiem na Nilfgaardzie, który jest Hyperfinem, który gra Ciri, czyli karty poniżej 9 siły są tylko, żeby, no wiadomo, tam rozmieszczenie się aktywowało. I dodatkowo jest Colgrim, który bardzo fajnie działa, jak sobie skrócimy talię bardzo mocno i dodatkowo dorzucimy do talii przeciwnika troszkę syfu. Tak to wygląda. Troszkę też się różni od tej wersji, którą prezentowałem po pierwszym dniu. Mianowicie ta talia skraca się do dwóch kart, ponieważ stwierdziłem, że skracanie do jednej karty nie ma większego sensu i lepiej jest zostawić w talii jednego dodatkowego brąza. Czyli generalnie skracamy się do dwóch kart, więc w talii musi zostać Tibor i musi zostać jakiś tania karta. W domyśle jakiś pakcik, poselstwo, piorun albo skrytobójstwo. Ponieważ chcemy, żeby ta druga karta, która zostanie w talii, nie była jednostką, po to, żeby i tak było 100% z Triss, 100% z Yennefer, 100% z Vilgefortza, że właśnie dostaniemy Tibora. Co zresztą zobaczycie na odcinku. Mam nadzieję, że się uda to zaprezentować. Vilgefortza też można użyć ofensywnie, tutaj jak gramy na przykład na Via, no to można spalić jakąś dużą jednostkę. Ciri wiadomo, świetna karciocha. Można ją rzucić w drugiej rundzie i mieć carryover bardzo duży. Przyjemna opcja. Colgrim, wiadomo, jako trzecia karta od końca, często wzmacnia się o jakieś 8, czasem 9 punktów co turę. To przypomnijmy, nie jest efekt jednorazowy, jak część osób myślała. Także Colgrim potrafi te kilkadziesiąt punktów wykręcić, tam 20-30 nawet, jak dobrze pójdzie. Rozkaz wymarszu, tutaj trzeba uważać, bo to jest skracajka po wyciąganiu Artoriusa, ale Colgrim to blokuje, także tutaj trzeba uważać. Rozkaz wymarszu rzucajcie dopiero wtedy, jeśli Colgrima macie na ręce. Natomiast rozkaz wymarszu wydaje mi się najlepszą wyciągarką do tego deku. Mimo wszystko, można by grać na radę, ale szczerze mi się nie podoba. Wolę rozkaz wymarszu i właśnie uwzględniać Colgrima przy zagrywaniu. Poza tym, meno do skracania Hidaver i Płotka wyskakują z deku. Afan, wiadomo, z taktycznej decyzji też wyskakuje. A poza tym mamy troszkę removalu. Jest piorun, jedno skrytobójstwo. Można grać dwa skrytobójstwa albo dwa pioruny, jak kto woli. Dwa poselstwa jako proaktywne zagrania. Zatrute ostrza. Staramy się wtasować coś do talii przeciwnika, żeby właśnie zwiększyć mu liczbę kart w talii. Tak samo Wiedźmin Szkoły Żmij. Tutaj podobne zastosowanie. Pamiętajcie o adrenalinie. To jest istotne, żeby nie wrzucić go za szybko. Nagonka oczywiście do Artoriusa. No i poza tym mamy sierżantów Nauziki i Pakty. Czemu sierżantów Nauziki, a nie na przykład Dywizję Magne? Ponieważ odpowiedź jest prosta, grając Płotkę i grając Heidavera, no ta dywizja Magne za często by brikowała. Natomiast ktoś może się zastanawiać, czemu nie Adept Szkoły Żmij? Odpowiedź brzmi dlatego, że gramy w wersji bez portalu. I to na starcie może być czasem problem, żeby sprawić, żeby przeciwnik miał więcej kart talii. Dlatego wydaje mi się, że sierżanci są lepsi, bo oni też zaczynają z jednego punktu więcej. No, to znaczy, no tutaj adept też zaczyna z czterech, ale tutaj musi być ten warunek spełniony. A tutaj zawsze mamy 4 za 4 i generalnie nasze karciochy i tak mają rozmieszczenia. Także ci sierżanci są całkiem spoko, ale jak ktoś chce, to oczywiście adepci też się nadają. Tak to wygląda. Przypominam, że przez najbliższe dni w odcinkach będzie tylko jedna gra, ponieważ uważam, że meta jeszcze się nie ustabilizowała i nagrywanie większej ilości gier jako taka forma poradnikowa do talii, które też nie do końca są pewnie jeszcze zoptymalizowane, nie ma większego sensu, dlatego w najbliższych dniach w odcinkach będzie jedna gierka, po to tylko, żeby tak zaprezentować koncepcję deku. Natomiast w momencie, kiedy meta się ustabilizuje, kiedy już się wyklarują najlepsze deki, no to wrócimy do nagrywania dwóch gierek z odcinków, kiedy będę już wiedział, przeciwko czemu gram, wokół czego grać, czym grają przeciwnicy i tak dalej. Dobrze, tyle słowem wstępu, przejdźmy do gry. A przyjdzie nam się zmierzyć z precyzyjnym uderzeniem. Pozwól, że zagram ci pieśni Czyżby do ludu. to był stary deck, nie z dodatku? Zobaczymy. Być może przeciwnik po prostu uwzględnił w swojej talii tygrysa szablastozębnego czy szablozębnego. Zobaczymy. Jeśli chodzi o mulligan, to mamy Artoriusa, co jest super, więc mulliganujemy nagonkę. No i w zasadzie tyle. Nagonki oczywiście nie chcemy mieć na ręce, tak samo nie chcemy mieć płotki, nie chcemy mieć Będziemy się Heidavera. starali. To jest oczywiste. Jak jest Tibor na ręce czy Afan, to możecie zostawić, to jakoś nie przeszkadza bardzo. Także jest spoko. Natomiast przeciwnik rozpoczął od pirotechnika, co powoduje, że nie możemy sierżanta, ale za to możemy bez problemu widzieć Zamienione, skrytobójstwo zamienione. i pozbyć się tej karcioszki. Czekamy. No tutaj spodziewam się, że tutaj
Jest to stara wersja deku, być może właśnie z Tygrysem po prostu. Dlatego tutaj przeciwnik nie powinien mieć zbyt wiele tempa w rundzie pierwszej. Tylko pytanie brzmi, czy ja mam czas, aby rzucić dwa razy sierżanta Nauziki? To zobaczymy. Ale prawdopodobnie nie będę miał większego wyboru. Więc tak też zrobimy. W następnej turze już możemy grać Wiedźmina Szkoły Żmii, bo w momencie, kiedy mamy 7 kart na ręce, tak jak widzicie, to już można go zagrywać, bo adrenalina, przypominam, uwzględnia karty po zagraniu, tak? Czyli po zagraniu Wiedźmina będziemy mieć 6, więc adrenalina się odpali. Tak to działa, jakby ktoś nie wiedział. Okej, okay, także rzucamy. Wtasowujemy Gina z lampy. Teraz przeciwnik będzie miał Gina w talii, co powoduje, że będzie mu ciężej dobrać, co tam potrzebuje. Generalnie spoko. Generalnie chętnie rzuciłbym Arturiusa, ale w takiej sytuacji nie mogę. Znaczy mogę, ale to by było za dużo tempa moim zdaniem. Dlatego rzucę zatrute ostrza i wtasuję mu kolejnego Gina z lampy. Także przeciwnik teraz ma dwóch Ginów z lampy na szczycie swojej talii. Teraz może być problem z tą nagonką, bo nie wiem, czy będziemy w stanie tak łatwo wygenerować status w przeciwnej stronie, ale jak przeciwnik wróci nowigradzką, no to wtedy nie będziemy mieć tego problemu. Okej, nie chcę drugiego mulliganu, bo nie chcecie zaciągnąć nagonką. To jest ważne. Nie chcecie się nagonką zaciągnąć, bo to by było tragiczne. No i dobrze, zaczniemy sobie od... Od czego? Od poselstwa? Być może nie. Zacznijmy sobie od Ciri. Wyczuwam kłopoty. Przy okazji wyskoczy płotka. Zobaczymy, jak przeciwnik sobie z nią poradzi. Okej, okay, oczyszczenie. No, sprytnie. O. Ale to pozwala nam zagrać zatrute ostrza i wtasować znowu wołchwa na szczyt talii przeciwnika. Też zróbmy. Jak widzicie, no, zwiększamy przeciwnikowi liczbę kart bardzo skutecznie. O to chodzi. No tutaj jeśli chodzi o tą nagonkę, to w zasadzie mamy tylko jedno nakładanie statusów. Więc czasami może być problem. I przeciwnik decyduje się na ciekawe zagranie. Ustawia to na 6 po to, żeby mieć na Geralta. Tak myślę. Teoretycznie mógłbym to wzmocnić paktem, ale to się nie opłaca zupełnie. Dlatego chyba jesteśmy zmuszeni rzucić poselstwo. Fajnie byłoby trafić coś, co nakłada status. O, albo Havekara. Havekara też całkiem przyjemny. Nie ma co. Ale jak nie wyciągniemy nagonki, to będzie problem. Więc liczmy na to, że przeciwnik wróci nowigradzką czym prędzej. Jeśli tego nie zrobi, to lada moment zaczniemy mieć problemy. No dobrze. W takim razie drugie poselstwo. O! I mamy status. Nice. Okay. Twój kolejny krok będzie ostatni. To jest przyjemne, bo to pozwoli nam zagrać Arturiusa. To za 4 punkty tylko, ale nie szkodzi. Okej, okay, przeciwnik zagrywa Gina. Czymże jest prawda? Okej, okay, teraz możemy zagrać Arturiusa, oczywiście w nagonkę. Pięknie. No i w zasadzie jesteśmy już tak skróceni, jakbyśmy chcieli. Zostało nam 7 kart w talii, z czego 3 dobierzemy. Jeszcze skrócimy jedną rozkazem w marszu i jedną afanem. Czyli zostaną nam 2 karty w talii. Prawdopodobnie w tym wypadku to będzie Pakt i Tibor. Tak byśmy celowali raczej. Albo Piorun i Tibor. I Tibor, zobaczymy. Okay. Przeciwnik nas niestety przebił.
Można by rozważyć zagranie Colgrima nawet teraz. Jak wrzucę teraz Colgrima, to on się będzie wzmacniał o 7. To jest całkiem przyjemne. Pozwoli mi nadrobić karty prawdopodobnie. Chyba go rzucę. Fortuna potrafi być zaiste okrutna. Też nie wystawia się na Geralta. Profesjonalistę. W następnej turze dostanie kolejne plus 7. No tutaj wychodzi na to, że popełniłem błąd targetując Driadą złą karciochę. A to mój błąd. Troszkę szkoda. Przeciwnik grał. Mogłem zagrać wokół tego, tak bym miał 50-50. Musiałby rzucić ping w swoją jednostkę. Byłby jeden ping z głowy. No trudno się mówi. W takim razie Colgrim poniekąd został zmarnowany. Ale myślałem, że nie gra tego. W sumie na lawinę Beckera też było wystawione. Nienawidzę potem. No cóż. W takim razie sytuacja nie wygląda za dobrze. Mamy karciochę straty. Zobaczymy, przeciwnik też nie powinien wszystkiego podobierać, no bo tasowaliśmy mu trochę syfu do talii. Więc ciągle jest nadzieja. Okej, okay. No w zasadzie nie ma znaczenia, jak zrobimy mulligan, przynajmniej do czasu, kiedy mamy Afana na ręce. Okej, okay. Pirotechnik. Teoretycznie przeciwnik może mieć hartowanie, więc poczekam z tris jeszcze. I chyba zaczniemy sobie po prostu od taktycznej decyzji. Bierzemy trzy karciochy. Zostawimy w talii Tibora i pakt. Okej, Tibor już jest w talii. A więc tak, Afan jako pierwszy, mamy rozkaz wymarszu, więc rozkaz wymarszu rzucimy po Wiedźmina. I pakt do talii. Tak jest. Pamiętajcie, żeby Afana klikać jako pierwszego. I teraz sobie zagramy rozkaz wymarszu. Nie ma co krzyczeć. Pyk, pyk. Pojaśnie pańskie gardło się. Pirotechnik został wstosowany. No i tak to wygląda. Teraz już mamy na 100% wzmacnianie o 13, no bo tutaj przypominam jest jednostka. Kto z was wiecznym błądzi szlakiem? Przyzywamy. Także rzucimy sobie Yennefer. Najpierw. Zadarłeś z niewłaściwą czarodziejką. Wzmocnijmy sobie najsłabszą jednostkę. Zobaczymy, czy punktowo wyrobimy. Hartowanie. Co nam daje lepszy cel pod Triss. Ale na razie nie mamy się co spieszyć. Ale nie, no musimy najpierw tak widzieć Triss, zanim widzimy Wilgefortza, także... W sumie dobrze, że przeciwnik to hartowanie rzucił. Strzał za 9. I tutaj prawdopodobnie spalimy sobie Afana, żeby wyciągnąć Tibora. Jak to wygląda. Zobaczymy, czy punktowo nam to starczy. Hop. Mylisz niebo z gwiazdami odbitymi. Pojawia się Tibor. Mamy 26 punktów przewagi. No tutaj przeciwnik może nas nadgonić. Całkiem możliwe. Nie wiem, ile jego dowódca robi. Tam prawdopodobnie jedna z driad jest przynajmniej wzmocniona. Pojawia się też Gord. To wystarczy. A, widzicie, nie wystarczyło przeciwnikowi. Także też zapobiegliśmy trochę walii z Gorda, właśnie dorzucając do talii przeciwnika jakieś krab karty. Także koniec końców przeciwnik za dużo kart specjalnych nie dobrał. Chyba Oneiromancji też nie dobrał. I tak to wygląda. Mimo, że Colgrim w zasadzie za wiele nie zrobił, to koniec końców Hyperfin okazał się górą. Także tak wygląda ta talia. Pamiętajcie, że jak gracie na Nilfgaard inny, no to wtedy, jak ktoś jest w stanie zmanipulować wasz deck, to jest bardzo ciężko. Jak gra Milem, to jest w zasadzie auto lose. Ale na inne talie całkiem przyjemnie można się poskracać i właśnie taką końcówkę mieć. Także tak ta talia się prezentuje. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa!